Drodzy Państwo, za chwilę, podczas pierwszej debaty, powitamy gości honorowych dzisiejszego wydarzenia. Ale zanim to nastąpi, pozwolę Państwu, że powitam wszystkich Państwa, miłośników rowerów. To zaszczyt, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Szczególnie cieszę się, że podczas dzisiejszego dnia odwiedzi nas szkoła z Bielą. 20 młodych cyklistów, także proszę przyjąć ich wielkimi brawami, jak się pojawią już tutaj na scenie. Szanowni Państwo, po pierwszym Polish Bicycle Summit otrzymaliśmy od Państwa bardzo wiele informacji, bardzo wiele komentarzy. I dziękujemy oczywiście za te wszystkie kreatywne, konstruktywne komentarze. Pozwólcie Państwo, że zacytuję jedną z tych wypowiedzi, która mnie ujęła. Ten pierwszy szczyt był jak pierwsza randka. Za krótko i chcę się powtórzyć. Proszę Państwa, marzenia się spełniają. Zaczynamy drugi Polish Bicycle Summit. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie to dwie debaty oraz 15 wystąpień Bike Talk, po których będą mogli Państwo zadawać pytania prelegentom. Mam nadzieję na Państwa aktywny udział. Szanowni Państwo, czy Polskę czeka rowerowa rewolucja? I kto o tym zdecyduje? Skąd czerpać wzorce? Czy powstanie wreszcie krajowa strategia rowerowa w Polsce? Jak powinna wyglądać rowerowa edukacja? Na te i na wiele jeszcze pytań postaram się Państwu dzisiaj odpowiedzieć i z Państwem o nich dyskutować. Szanowni Państwo, organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest dziennik Rzeczpospolita, współorganizatorem Polski Związek Kolarski. A partnerami są, pozwolą Państwo, że nie będę wszystkich wyczytywać, ale spójrzcie Państwo, ilu mamy miłośników i wspierających naszą rowerową rewolucję. Szanowni Państwo, a teraz zapraszam do wysłuchania pomysłodawcy Światowego Dnia Roweru prosto z Waszyngtonu. Dla nas Leszek Sybilski, doktor Leszek Sybilski. Dzień dobry, Leszek Sybilski ze Światowego Dnia Roweru pozdrawia z wiśnią kwitnącego Waszyngtonu. Witam wszystkich uczestników drugiego polskiego szczytu rowerowego. Bardzo się cieszę, że polski dialog rowerowy jest kontynuowany. Jest bardzo ważne, aby nie stracić momentum polskiego renesansu rowerowego. Gratulacje dla organizatorów za wytrwałość. Szanowni Państwo, zostało nam zaledwie 73 dni do obchodów 5. rocznicy Światowego Dnia Roweru, który ma coraz więcej polskich akcentów. Życzę konstruktywnych obrad. Proszę, bądźcie ostrożni, kiedy na szlakach rowerowych bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Szanowni Państwo, a teraz na scenę zaproszę prezesa wydawnictwa Gremi Media, pana Macieja Maciejowskiego. Prezesie? Dzień dobry Państwu. Cieszę się z frekwencji porannej i mam zaszczyt i przyjemność otworzyć drugi już szczyt rowerowy i to jest dopiero początek naszej drogi. To dla mnie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ sam jestem zapalonym rowerzystą. Przejeżdżam rocznie 2000 kilometrów i mam nadzieję, że znajdę czas na dużo więcej. Jednak patrząc na dane światowe, te samochody odpowiadają za 23% emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Przy czym wartość ta dla gospodarstw domowych to tylko 13%. Myślę, że te wskaźniki dla Polski wyglądają trochę inaczej, ale proporcja pozostaje podobna. Wybór roweru to jednak nie tylko odpowiedzialność ekologiczna, ale też wybór naszego zdrowia. I to jest to, co możemy odczuć na co dzień i bezpośrednio. Ja z rodziną spędzam na rowerze wakacje. I jako ojcu trójki dzieci zależy mi na bezpieczeństwie, na bezpiecznych drogach rowerowych. Dzięki staraniom Państwa, uczestników naszego szczytu, jest to możliwe również w Polsce. Wasze starania i rozwój ścieżek, promocja rowerów są bezcenne i za to chciałbym Wam podziękować.
Życzę Państwu, żeby te starania docenili również wyborcy, ale żeby tak było, muszą o nich usłyszeć, a tu z pomocą przychodzimy my, Rzeczpospolita. Udanego szczytu. Dziękujemy Panie Prezesie. Szanowni Państwo, w międzyczasie dotarli ci najmłodsi. Powitajmy ich brawami. Wow. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, a teraz na scenę zapraszam współgospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana prezesa Rafała Makowskiego, prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Zapraszam, panie prezesie. Zapraszam tu. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za takie powitanie. Szanowni Państwo, Polski Związek Kolarski jest w głównej mierze odpowiedzialny za szkolenie sportowe, za szkolenie, za organizowanie wyjazdów, za organizowanie warunków naszym najlepszym zawodnikom do uczestnictwa w Mistrzostwach Europy, Świata i w Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w związku z tym, że my otwieramy Polski Związek Kolarski na nowo, na środowisko, my jesteśmy obecni na wszystkich wydarzeniach, w których to rower jest pokazywany w bardzo pozytywnym świetle, jak ta obecna konferencja. My chcemy budować powszechność kolarstwa, my chcemy sprawić, żeby ten rower był takim codziennym atrybutem w większej części społeczeństwa, bo to pozwoli nam na zachęcenie młodzieży do uprawiania tego sportu, to ułatwi klubom poszukiwanie zawodników. W związku z tym bardzo się cieszę, że w imieniu Polskiego Związku Kolarskiego mogę współotworzyć tę naszą konferencję. No a prywatnie powiem, że też jestem zapalonym rowerzystą, a moja trójka dzieci, panie prezesie, również spędza rowerowo wszystkie wakacje. Także gratuluję, mamy podobny pomysł na wakacje. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do debaty, zapraszam Państwa na relację. Przypomnijmy sobie, jak to było podczas ostatniego szczytu w październiku 2022 roku. Dzisiejsze spotkanie Polish Bicycle Summit to podsumowanie naszej akcji Rowerem przez Polskę. Przez ponad 5 miesięcy na łamach Rzeczpospolitej i w serwisie rp.pl pokazywaliśmy Państwu, jak wygląda rowerowa Polska, a jak wygląda rowerowa Europa. Dyskutowaliśmy o polityce transportowej miast i regionów, oczywiście w tym o polityce rowerowej. Zachęcaliśmy Państwa do aktywności fizycznej, ale przede wszystkim pokazywaliśmy piękne historie. Dlaczego jeżdżą Państwo rowerem? Widzimy, że rowerzystów przybywa. Cieszę się, że takie spotkanie w ogóle zostało zorganizowane, bo do tej pory nie było stricte takiego spotkania poświęconego szeroko pojętej tematyce rowerowej. Spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielami innych samorządów, przedstawicieli Sejmu, czy nawet zwykłych stowarzyszeń, bo jest to realna wymiana doświadczeń. Każdy ma inne spojrzenie na pewne standardy rowerowe i na pewno to miejsce jest do tego, abyśmy wymieniali się pewnymi doświadczeniami, uwagami, a być może też kiedyś wspólnie stworzyli szerszy plan związany z polityką rowerową w naszym kraju. W Berlinie na 1000 mieszkańców jest 320 samochodów. Jak to popatrzymy na warunki polskie, gdzie to się zbliża, w niektórych miejscach 800 na 1000, w niektórych 1000. Bardzo się cieszę, że byli wśród nas przedstawiciele ministerstwa, że był poseł Franek Staczewski. Uważam, że te spotkania są bardzo potrzebne i widziałem to szczególnie w czasie panelu samorządowego. Widać, jak mocno samorządowcy są przygotowani, żeby zmieniać infrastrukturę komunikacyjną u siebie, jak dobrze są już przygotowani, jak dużo wiedzą. Jeszcze 15-20 lat temu ten standard był tragiczny. Robiło się ścieżki rowerowe z kostki brukowej, to wszystko miało krawężniki, było nieracjonalne często. Dzisiaj to są
przemyślane pomysły, dobrze wykonane i co najważniejsze, robione albo w konsultacji z rowerzystami, albo decydenci są już rowerzystami. To jest moim zdaniem największa zmiana. Oni po prostu czują, że robią to też dla siebie. You know, when you're referring to 50 years ago, it also was not the case that people were driving a car. So people would be walking or using public transport. And then we all discovered that cycling is much faster. And going to school, going to your office, it's also cheaper. Well, you have to invest once in a bicycle, but on the longer run, it's cheaper. But it has become so popular because people realized it's cheap, it's fast, it's environmentally safe, and it's simply fun. Nie ma złej pogody, jest tylko odpowiednie ubrania się. To trzeba jak cebula się ubierać, jeśli tak powiedzieć, różne warstwy. Jeżdżę rowerem, bo przede wszystkim to zdrowie, bo lubię. Bo bardzo lubię, a wręcz kocham kolarstwo szosowe. Bo daje mi poczucie wolności, bo lubię, bo to jest moja pasja. Bo kocham sport, kocham rowery, kocham przygodę. Bo po prostu jest szybciej. Bo lubię rower. Bo to najbardziej przewidywalny środek transportu, jeżeli chodzi o czas przejazdu. Bo uważam, że rower to jest jeden z najlepszych środków lokomocji. To wolność i wiatr we włosach. Because I'm Dutch. And I love it. Bo sprawia mi to przyjemność. Bo lubię po prostu jeździć na rowerze. Szanowni Państwo, tak było podczas naszego poprzedniego szczytu, a już teraz zaproszę pierwszego zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita, Michała Szułdzińskiego i obiecana prezentacja naszych gości honorowych. Tak jest, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję. Będę miał przyjemność i zaszczyt prowadzić dyskusję podczas drugiego szczytu rowerowego, która jest tą drugą randką, o której mówiła Hania Wawrowska. I mam też przyjemność przedstawić Państwu i zaprosić też na scenę partnerów naszej konferencji, a ściślej rzecz biorąc honorowych patronów. Dlatego na scenę chciałem zaprosić panią Päivi Laine, ambasador Finlandii w Polsce. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszam pana Andreasa Stadlera, ambasadora Austrii w Polsce. Zapraszam pana Asada Jose Jatera Pene, ambasadora Republiki Kolumbii w Polsce. Naszym patronem honorowym jest ambasada Estonii w Polsce, dlatego zapraszam panią Marit Max, zastępcę szefa misji w Warszawie. Naszym patronem jest również ambasada Królestwa Niderlandów. Zapraszam pana Sana Kasahera, szefa działu ekonomicznego ambasady. Szanowni Państwo, poprzednim razem byliśmy w trybie hybrydowo-polskim, angielskim. Dzisiaj może spróbujmy zacząć mówić po polsku. Wszyscy, którzy potrzebują, mają tłumaczenia, także zapraszam serdecznie, kto jeszcze nie ma słuchawek, żeby je wziął. Ja chciałem tak na początku poprosić każdego z Państwa. Możemy prosić dla pani Marit jeden zestaw słuchawek? Już idą. Dlatego na początku chciałem poprosić Państwa, żeby w kilku zdaniach przedstawili Państwo filozofię Waszych krajów związaną z promowaniem jazdy na rowerze. Od czego się zaczęło, jaka główna myśl temu przyświecała, a potem zaproszę Państwa do dyskusji o szczegółach, czy więcej tu było roli państwa, czy samorządów, czy może społeczeństwo samo to robiło, jaką rolę odgrywa infrastruktura, jaką odgrywa bezpieczeństwo, o jaką kampanie społeczne, czy też moda, no bo chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że dziś w Polsce jest pewna zdrowa moda na jeżdżenie rowerem. Ja chciałem przyznać, że poprawiłem się
na poprzedni szczyt nie dojechałem rowerem, ale dzisiaj przyjechałem rowerem, także, także to jest... Czuję pełną jedność formy i treści. Dlatego zacznijmy od pani ambasador Paavilainen. Jaka myśl przyświęcała Finom, gdy postanowili przesiąść się na rowery, bo wyglądało to zupełnie niezwykle, bo przecież przez wiele miesięcy jest ciemno, zimno i mnóstwo śniegu. Bardzo proszę, pani ambasador. Dziękuję bardzo i bardzo jest miło tutaj być i też bardzo lubię jeździć na rowerze, na rowerem. Dzisiaj nie przyjechałam, bo wiecie co, panowie, wy macie to łatwo, to nie musicie umyć włosów i jakoś ich stawiać po jeździe, także trzeba o tym myśleć, kiedy można. Widać. Bardzo dobrze wyglądają. Powiedziałabym, że pierwsza rzecz z Finlandii to jest potrzeba, bo jesteśmy... Finlandia jest krajem wielkim, mamy długie odległości. Finlandia też była biednym krajem, co najmniej wcześniej. I trzeba było się dostać od jednego miejsca na drugie. I to było szybciej na rowerze niż pieszo. A potem oczywiście przychodziły takie tematy jak ekologia, prawda? Bo to jest naprawdę bardzo ważna nasza walka przeciw ociepleniu klimatu. Druga rzecz też jest kondycja, prawda? Bo teraz te sprawy zdrowotne są naprawdę bardzo ważnymi. Co najmniej u nas robią teraz cały czas takie badanie, że młodzież ma coraz gorszą kondycję i to jest bardzo źle dla indywidualnej osoby, ale to też jest bardzo kosztowne dla społeczeństwa. Więc takie rzeczy, ale jak ja myślę o jeździe na rowerze, to też dla wielu ludzi to jest więcej niż hobby, to jest tryb życia, bo u nas ludzie bardzo lubią być na świeżym powietrzu, czy to chodząc, czy jeżdżąc na rowerze, czy biegając na nartach, czy różne inne rzeczy, więc to jest bardzo fajne i ludzie też rozumieją teraz to, co pani już powiedział, że jak się jedzie na rowerze do pracy, to potem mózg zupełnie inaczej pracuje, prawda? Także to są bardzo ważne rzeczy. Oczywiście też logistyka w tym sensie, że państwo chce to zachęcać z tych różnych powodów, które już wymieniłam. I u nas bardzo dużo jest budowane już ścieżek i dróg drogowych dla rowerów. I jeszcze o to, że w Finlandii, jeśli chcemy być i co zrobić na świeżym powietrzu, to nie możemy liczyć na dobrą pogodę. Oczywiście większość czasu to u nas też jest dobra pogoda, ale u nas też to jest ludzie zastanawiają się w ten sposób, że jeśli coś chcą robić, no to trzeba mieć to odpowiednie ubranie, żeby jeździć na rowerze. I to robimy bardzo dużo zimą, ale do tego chyba zwracamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani ambasador. Jak wygląda perspektywa Austrii? Bo najpierw powiedziałem, że Finlandia kojarzy się z zimnem, Austria wielu kojarzy się z górami, a mimo to bardzo mocno takie codzienne jeżdżenie na rowerze jest tam obecne. Jaka filozofia przyświecała Austriakom, gdy przesiadali się na rower? Ambasador Stadler. Dziękuję, panie Michale. Po pierwsze chciałbym gratulować z tej inicjatywy i nie tylko z tej inicjatywy i z tego spotkania, ale też z tego design. Bardzo mi się podoba ten logo i w ogóle ta kolorystyka, bo myślę, że ma ten duch, który potrzebujemy, jak chcemy rozwijać kolarstwo, bo jest zielone, jest niebieskie, jest to nadzieja, jest to ekologia i to bardzo przemawia do mnie. Po drugie, no, kolarstwo i rowery to są też historycznie bardzo popularne w Austrii. Mamy góry, to prawda, ale jak się jeżdży na dół, to jeszcze szybciej, nie? I to dobrze, do góry musimy pchać, ale to też jest dobrze dla fizyki. Ale mamy też dużo planin i rzek i bardzo dużo ludzi uwielbia używać ścieżki rowerowej nad Dunajem albo na innych rzek austriackich przez te wszystkie piękne, zielone krajobrazy. Ale
Przede wszystkim my mamy trzy powody, dlatego bardzo popieramy, i to nie tylko państwo albo samorządy, to całe społeczeństwo, dlaczego popieramy, powiedzmy to, transport niesamochodowy, ja bym to nawet nazywał. Pierwszy to jest bezpieczeństwo. Ciągle za dużo ludzi umiera w wypadkach samochodowych. A mimo to, że zredukowaliśmy to już od parę tysięcy rocznie na parę set rocznie, ale każda osoba, która zginie albo jest skaleczona na wypadek samochodowy, jest o jedna za dużo. Po drugie, to jest zdrowie społeczne. Za dużo ludzi, i to też dzieci, mają choroby kardiologiczne, są za gołbe, no, tak, mają raka i tak dalej, i to jest związane też z brakiem ruchu tak naprawdę. I po trzecie, to oczywiście to jest ekologia. Wszyscy znamy też z tego raportu klimatycznego z tych ostatnich rok, że siedzimy tak naprawdę na bombę czasową, która nam wypuchnie. Znaczy, może to w Polsce tak bardzo jeszcze nie czuć, bo u was tradycyjnie jest zimno, ale u nas już prawie nie ma, jak się mówi, lodowiska, i to jest naprawdę tragiczne. Znaczy, kolarstwo u nas ma wysokie notowania i może w drugiej turze mogę przedstawić, jakie są plany w miastach i w państwu, jakie są liczby, bo to też jest ciekawe. Bardzo dziękuję, do tych szczegółów zaraz przejdziemy. Bardzo bym prosił teraz pana ambasadora Kolumbii, pana Penia, jakie myślenie stało za przesiądnięciem się Kolumbijczyków na rowery? Thank you very much for the invitation, first of all, and congratulations for the organization of this event, and particularly for promoting also a healthy transport mean. In Colombia, let me tell you, first of all, I grew up in a city of cycling people. We have many champions from my town, you know, champions, world champions, in cycling, and it's one of the favorite sports in Colombia. Probably football and cycling are the two major sports in Colombia. Secondly, as a transport for the everyday life, yes, we since as early as the 1976, we started thinking, talking, and promoting the cycling as a mean of transport, but it was really 30 years ago that we started to implement it. It was due to a combination of factors. To promote, yes, a healthy life, to promote spaces, big open spaces for people to meet, to practice what they want to, you know, outdoors sports, to reduce pollution in the cities, because Bogota, the capital, is one of the major cities where we started promoting this. Bogota is a city today of around 10 million inhabitants. So to incentivate the cycling and disincentivate the use of car was very important. So a combination of factors led us to promote first to establish a cyclo route on Sundays in Bogota, and now in most of the Colombian cities, every Sunday from 8 a.m. to 2 p.m. Most of the main roads are closed for cars, and they may be used only by cycles or walking or people who are doing some sort of exercise. And around it, there is also a festivity.
So people get together, you get together with your neighbors, you can even have a breakfast, a healthy breakfast around the road if you would like to do that. We extend it not, we have it not only for Sundays, we extend it also for not labor days, and also in some nights, for example, when we light on the Christmas, the Christmas light, that day is, we combine it with a night cyclo road. In that night, we incentivate also public transport at cycling and people, you know, to go out with families to see the lights of the of the Christmas lights actually. And also, we don't technically have a summer or winter in our country, but we have in Bogota in June, July, a summer festival, which is also combined with the restriction of private cars that day and incentivizing the cycles. So I would leave it right now here, but just to say that today, we have in the for the cycle route more than 150 kilometers on Sundays and every day, and we have been incentivizing also to building special routes for cycling, not only closing the normal roads during the Sundays, but also building some of them. And around 1 million people use every day in Bogota only the cycle as a means of transport. Thank you. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Teraz poproszę panią Marit Max, zastępcę szefa misji w ambasadzie Estonii. Jak rozwijała się rewolucja rowerowa w Estonii? Thank you. Let me first also commend the Respos Polita for its great work that you are doing to promote cycling here in Poland. And in general, you have this series of articles where people are describing how and why they love to bike. And I had a chance to have my story in the newspaper like 6 months ago. And it was a great experience. I really learned that journalist matters. Not only that the Polish and friends and colleagues noticed when the article were published, but even a couple of months later, some people, the new people I met, said that actually I know you. You wrote this article in the Rzeczpospolita. So thank you for that. And I also want to comment Warsaw, because one of the greatest, I was amazed when I arrived here in 2020, how bikers friendly Warsaw really are. So I have very sweet memories from the August nights in 2020 when I was taking my bike after works, discovering the city, and I enjoyed it a lot. I would say that in Estonia, it's also quite bikers friendly. Our surface is very flat, like in Netherlands. It's about the same size as Netherlands, but we only have 1.3 million people. So there's lots of space to take a bike. And we don't have that many highways, so it's safe in the side roads to bike. And in the city, it's getting more and more popular, although there is way to go comparing to Netherlands, Finland and Nordic countries. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz bym prosił pana Kazia Hera z ambasady Królestwa Niderlandów, bo tak jak w filmie widzieliśmy panią ambasador, która mówiła, że jeździ na rowerze, bo jest z Holandii. Ale kiedyś
to się musiało zacząć? Co było na początku? Well, first of all, thank you very much for organizing this and for inviting me in this panel, because I feel like we are in a group of soulmates, and we all enjoy it. As a Dutch guy, really biking is into my DNA. I over the years I collected three bikes, one city bike, one mountain bike, and one race bike, right? That's an essential, that's the basics for a Dutch guy. And I really take every morning the bike to my office, risking my life sometimes in Warsaw, because sometimes it's pretty dangerous, and I get comments from my local colleagues who say, are you nuts? Why aren't you wearing a helmet? And you know what, I'm why? No one's wearing a helmet. But safety, to come to your question, is actually the reason why it all started in about 1970s, I believe. We had then 6,000 deaths on the road, right? And that was a cue for the government to say, this is way too high. We need to do something about road safety. And one way was to get people on the bike and make sure that there is a safe environment for people to bike in. Then the oil crisis came. The number of cars slowly, well, it was still rising, but the growth slightly slowed down. And then biking started to become very popular. And let's face it, like the ambassador said in the film also, it's the most, in a densely populated country, small country, it's simply the most efficient way to get to your work or to get to your destination. So it's the most efficient, it's clean, it's healthy, and cheap. And that is also for the Netherlands, that's very, very important. Aspect, I think. And then my last remark would be, Michal, to say, you know, it's true, we got to a point that we have a very, very active and high number. In fact, there are 18 million Dutch people, and we have around 30 million bikes. So that's amazing. But it's really the way of transporting yourself, commuting to your work. And that is, so we have a high level of using the bike, but the main question is, we keep pushing also from the government level, and maybe we can get to that in a later stage of this debate, but this is really, I see my government pushing. There's a target for the next cabinet period to have more, let's say 100,000 people more commuting to their work. So targets from central level are quite important as well. But here I would stop, because otherwise we don't have anything to discuss about later. Thank you. Właśnie do tego chciałem przejść, czyli do pytania o to, która z praktyk czy polityk najbardziej się sprawdziła. Czy to właśnie są zachęty i cele wyznaczane przez rząd, czy to są działania samorządów, czy to są działania lokalne. Zawsze mnie fascynowało, jak warszawskie szkoły organizowały coś, co się nazywało rowerowy maj, i dzieci codziennie przyjeżdżały do szkoły na rowerze. Ja mam piątkę dzieci, więc dokładnie patrzyłem rano, czy jest 5 rowerów przed domem. Jak potem nie zostawał żaden, to znaczy wszystkie pojechały do szkoły albo do przedszkola. I ta radość związana z zbieraniem punktów, naklejek czy czegoś, żeby na koniec miesiąca pokazać, że za każdym razem, ale jak ostatniego dnia października w zeszłym roku, już było całkiem zimno, kiedyś wróciłem z pracy i zobaczyłem, że wszystkie rowery stoją przed domem, to znaczyło, że kończył się rowerowy październik. I ta zachęta ze szkoły okazała się bardzo mocna. Tak? To, że nauczyciele, że dyrektor szkoły mówi, słuchajcie, mieszkacie kilometr od szkoły, 700 metrów, 1,5 kilometra, najlepiej i najbezpieczniej dojechać jest na rowerze. Która z tych instytucji, z doświadczeń państwa krajów okazała się najskuteczniejsza? Szkoła, samorząd, państwo, może organizacje pozarządowe, może media organizujące szczyty rowerowe?
Może ja zacznę. Bardzo proszę. Dziękuję. Myślę, że to wszystko jest potrzebne, żeby każdy poziom zachęcał ludzi do zdrowego, do bezpiecznego trybu życia. Myślę, że bardzo ważna jest infrastruktura, tak jak i dla dzieci, tak jak i dorosłych, bo żeby jechać na przykład do pracy rowerem, obrócz tych ścieżek rowerowych musi być prysznic, musi być szatnia, gdzie można zostawić rzeczy i musi być jakieś miejsce, gdzie zostawić ten rower. A cały czas ja myślę, że w Finlandii właśnie ta potrzeba od ludzi była jakby najbardziej zachęcającą, bo to na te odległości to musimy jakoś te ścieżki robić, te jechać, a w Finlandii na przykład nie ma takiego zwyczaju, żeby rodzice woziły dzieci do szkoły. Nie ma. Bo jeśli ktoś ma daleko i takich przypadków mamy dużo, to wtedy jest organizowany jakiś autobus czy tam inne wyjścia, ale ci dzieci, którzy mieszkają powiedzmy do 5 kilometrów od początku szkoły, to jeżdżą przeważnie na rowerze. Bo chodzić dziecko nie chce, bo to jest nudno, prawda? Ale na rowerze to szybko i to fajnie i tak można robić. I to jest jakby normalne. Ale oczywiście, żeby tego wspierać, to jest ważne. I dobra, to może jeszcze drugą rundę, ale powiedziałabym, że właśnie ta infrastruktura jest bardzo ważna. Pan ambasador mówił o liczbach w miastach Austrii. Właśnie co miasta robią, żeby te liczby czy proporcje mieszkańców jeżdżących na rowerach były jak najwyższe? W Wiedniu już powiedzmy 13 lat temu miasto rozwijało taki plan mobilności. I to jest wzorem dla wszystkich innych miast w Austrii, gdzie był to dokładny cel zredukowania ruchu samochodowego, też zredukowania parkingów dla samochodów i żeby to zwrócić do publiczności. I cel jest do 2025 roku, znaczy już za 2 lata, żeby był 80% wszystkich ruchów w Wiedniu nie samochodowe, nie samochody, znaczy 20% już tylko samochody, a 80% transport publiczny i chodzić na piechotę i rower. Rower teraz ma 10%. My prawie już osiągaliśmy ten cel, już jesteśmy tam i oczywiście potem dalej będziemy chcieli zredukować samochody, bo to jest, mówmy to szczerze, ten główny problem. Ważne jest też, że ludzie w Wiedniu już sprzedają ich samochodów. Już też od lat jest stabilna redukcja posiadania samochodów. No bo stoją tak naprawdę cały czas. Skoro mamy dobre metra, tramwaje, dobre ścieżki rowerowe, bardzo dużo inwestujemy oczywiście w ścieżki rowerowe. Chciałbym dodać, że żeby osiągnąć te 80% jeszcze za 2 lata, zmieniliśmy też prawo transportowe, znaczy reguły. Rowery mogą też teraz jechać bardzo często przeciw jednokierunkowej ulicy. Rowery, coraz więcej jest świateł, gdzie tylko rowery mogą kręcać w prawo, jak jest w prawo, jak jest czerwone światło, można samochody nie, rowery tak, ale oczywiście te wszystkie te światła muszą być wyposażone z tą strzałką, to w Polsce jest znane, ale samochody u nas i tak nigdy nie mogli skręcać w prawo, bo za dużo też wypadków i rannych i martwych. Więc to jest ta liczba, jaka ma być w 2030 roku, nie wiem, ale przyszłość dla samochodów jest niedobrze. Bardzo dziękuję. Jakie polityki sprawdzały się najlepiej w Kolumbii?
czy właśnie oddolne, czy zachęty państwowe, czy właśnie zmiany regulacji, jak to w przypadku zmiany przepisów drogowych i prawa drogowego. Jak to było w Kolumbii? Well, in Colombia, specifically in Bogota, but also in the other cities, it has become more and more difficult to actually use your car. There are car restrictions. In Bogota, for example, during the week, you can use your car 2 or 3 days a week, no more. I just mentioned before, on Sunday, you can use your car only in the afternoons, because during the day, I mean, you can use it in some roads, but it becomes very complicated. We have big traffic issues in cities like Bogota. I mentioned it's a big city, but also in the other cities that also big, Medellin or Barranquilla or Cali, all of them have around 3 million inhabitants. And it means a lot of cars, a lot of trying to move. So there is restrictions for the cars. That's definitely incentivizing also the use of cycle through building lines for cycle and open more and more spaces for that. And it's to understand in the traffic. We also want to reduce pollution in the cities. And we also want to promote a healthy way of life. But the economical point is also very important. Not only in the cities, in rural areas, when we made the transition from the donkey or horse as a means of transport, people bought bicycles. You know? That was the best way of doing, you know, when they move from one thing to the other. So. I will leave it like that. Thank you. Bardzo dziękuję. A jakie są doświadczenia Estonii? Co lepiej działało? Zachęty samorządów, czy jakieś programy państwowe, czy właśnie oddolne inicjatywy? Samorządy w Polsce to też szkoły, prawda? Ale właśnie na poziomie już takim całkowicie lokalnym. Well, in Estonia, I think we are all in different levels. And the incentives we are concentrating in now, two very practical examples, I would say. First, we would like most school children to commute by bikes. So we are concentrating now in Tallinn to make the infrastructure around the schools very, very great or good. So this last mile, that all the infrastructure will be there, the parking slots, the cycling rides. And then when the 1 kilometer is done, then we enlarge it to the 5 kilometers. And right now we have less than 10% of school children commuting every day to school, but in 2 year time, we have a target to have 25%. So concrete target, concrete example. And the other thing we are now trying to do in Estonia, we Estonians historically are quite fond of their cars. Our public transport is good, and it's good in the cities, but we have lots of remote places, and people have their secondary homes in the remote places where the public transport is not good enough. So in the cities, I would say the situation is rather good. The public transport, for example, in Tallinn is also free of charge. The idea is to get people rid of their cars. First their second car in the family, and then we come to the first car. And to get people rid of their cars, we have this incentive that the compensation of buying the cargo bikes. We have some great examples there, but one of the excuses that the families have often is that I have too much baggage, I have children, they need to go to school. But to actually encourage them to use cargo bikes is good incentive.
There is a compensation. If you buy a cargo bike, then you get 50% of the price of cargo bike. This is something very fresh from this year. About the role of journalism, actually, I noticed an article today in Estonian, Rzeczpospolita, also promoting the cargo bikes, people sharing their stories. And one of the sharers was actually the CEO of Bolt, the mobility company also here present in Poland. And it's kind Finnish. Of... Bolt is Estonian. Bolt. Bolt is Estonian. Bolt is Finnish, Bolt Estonian. Yeah, sorry. Okay, we can share. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Sorry for my pronunciation. So it's the CEO of Bolt, a great mobility company, and he also bought a cargo bike and taking his kids to school in the morning with cargo bike, which I think it's a great example, at least. I think it's rather common in Nordic countries, but in Estonia it's kind of trademark. Okay, thank you. Bardzo dziękuję. Pamiętam na pierwszym naszym szczycie rowerowym pani ambasador Daphne Bergsma pokazywała zdjęcia autostrady rowerowej, przejścia, skrzyżowania nad skrzyżowaniem bezpiecznego dla rowerów, takiego ronda w powietrzu. No, to nie są rzeczy... autostrada rowerowa, na której jest sobie w stanie pozwolić samorząd małej miejscowości. To już musi być polityka państwa. Jak to jest w Holandii? No, absolutely, you're right. But let me first compliment the children in this room. They are so listening, so attentive. And Dutch children would never do that. They would be jumping around the hall. So really, really good. So, But who would send his or her child to school if it's not safe, right? So it all starts basically, I mean, school programs aside, it's really important that they play that incentivizing role, but you need a good infrastructure. And you referred to that. And for the Dutch, it was quite a simple calculation. You know, it was the congestion in traffic, so making cars less attractive. It was the crowded public transport, and then the simple efficiency of traveling from A to Z on a bike. And then the government, fortunately, started investing immensely in infrastructure. And so that started in the 70s, as I said, but nowadays, as you said, Michal, we have super highways for cyclists, not too different from what I see in Warsaw. If you want to go south down the river or north to the river, I use them a lot. That also gave new challenges, because then the number of accidents went up again with the pedelecs going 45 kilometers an hour, like, you know, and the race bikers on the same road as the traffic, as the recreational bikers. So that was, I've seen some quite severe accidents happening in the Netherlands. So you would also need to regulate that. So a regulatory framework from the central government is also very important. And the interesting thing is that you mentioned also these cargo bikes. I mean, one of them is Dutch product, but the private sector really jumped on it, right? We have now about, we sell annually 1.2 million bikes, of which 1 million go abroad, among which Poland. But they're also in contact and consultation rounds with the government about these regulations, for example, but also how to make it more efficient and what bikers would need, together with the Dutch Biker Union, for example. We have a Dutch cycling embassy representing Dutch bikers abroad, you can imagine. It's really to a very high level of organization that really helps. Do you need at the local level, what can a city do? Parking policy? I see that now happening in Warsaw as well. A lot of the price has gone up, and the other measures that were already mentioned are also in place in the Netherlands. So that is what at the local level could be done. A jak, co zrobić, żeby przekonać nieprzekonanych? Bo często jak jeżdżę do redakcji na rowerze, rozmawiam z kolegami, którzy mówią,
mam za daleko do pracy. No, ja mam 20 kilometrów, nie da się codziennie jeździć w taki sposób, czasem są spotkania, ale można łączyć pociąg z rowerem albo właśnie te różne środki komunikacji. Ktoś mówi, no jak będę miał, gdybym mieszkał bliżej, to bym dojeżdżał. Inny mówi, jeżeli w Warszawie będzie czyste powietrze, jeżeli nie będzie pyłów, spalin, to wtedy będę jeździł. Inny mówi, poczekam, aż już będą wszystkie gotowe drogi rowerowe, które połączą wszystkie dzielnice, wtedy zacznę jeździć. No, jeżeli wszyscy będą myśleli w ten sposób, będziemy stali w miejscu. Więc jak przekonać tych, którzy nie są przekonani do tego, uważają, że to jest jakaś fanaberia jeżdżenie na rowerze, a nie codzienna czynność. I mówimy zarówno o transporcie właśnie do pracy czy do szkoły, jak i też takim rekreacyjnym, bo nie trzeba na spacer do łazienek jechać samochodem, tylko można podjechać tam rowerem. Dziękuję. Myślę, że w pewnym sensie o tych sprawach już rozmawialiśmy. I czy zachęcić, czy zmusić ludzi, prawda? I jedna, co chciałam jeszcze powiedzieć, jest to właśnie, że kiedy jazda samochodem będzie trudne, to zachęca ludzi. I przede wszystkim w Finlandii stosujemy to, że parkowanie w centrum w Helsinki na przykład jest tak drogo, że ludzie naprawdę myślą dwa razy, czy jechać tam samochodem, czy właśnie rowerem, czy czymś innym. Ta infrastruktura jest bardzo ważna, ale mi się wydaje, że bardzo ważna rzecz jest to myślenie, zacząć od wychowania dzieci, o którym też tutaj już rozmawialiśmy. Bo rower to jest naturalnie coś, co dzieci lubią, to rodzice muszą starczać im te rowery, prawda? To się zaczyna, co najmniej w Finlandii to też jest coś takiego, co należy do dziedzictwa, że masz ten twój rower od jak masz 2-3-4 lata i najpierw te, nie wiem jak to po polsku mówią, że te kickbike, że siedzisz i że przyzwyczajasz się po prostu do tego, że jazda na rowerze jest fajne i umiesz to robić, ale tutaj też jest ważne, że kupimy dla tych dzieci takie dosyć dobre rowery, takie, że, które nie są z plastiki czy coś takiego, bo tak samo myślę, że my wszyscy jak kupujemy sobie coś do hobby albo rower, albo coś innego, to też chcemy mieć takie dosyć dobre. Ale to mentalność to się zaczyna od początku, prawda? Czy już dla małych dzieci to trzeba wprowadzać. A jeszcze chciałabym tutaj jeszcze mówić trochę o bezpieczeństwa. Finlandia nie jest, u nas dosyć mało jest ludzi, także to na przykład jazda do szkoły rowerem to jest okej. I zwłaszcza poza miastami. I myślę, że w dużych miastach, jak w Helsinkach, to chyba pierwsze pół roku, jak dziecko zaczyna chodzić do szkoły, to jest zabronione, żeby nie jeździł do szkoły rowerem, ale potem to już można. Ale oczywiście to jest odpowiedzialność rodziców, żeby uczyli dziecka reguły i na początku jeździli tym rowerem z dzieckiem do szkoły, żeby oni się uczyli, jak tu zachowywać w ruchu. I poza tym u nas są bardzo popularne takie parki ruchowe, może to powiedzieć. Tam mają te samochody, gogardy, to się chyba nazywa po polsku, pedałowania. I tam można uczyć właśnie te reguły. Tam są światła i tam są różne znaki drogowe i tak dalej. I przy jakby dzieci się bawią, a w tym samym czasie uczą się tych reguł drogowych. O, może ja tyle. Bardzo dziękuję. Jaki jest austriacki sposób na przekonanie nieprzekonanych? Poza oczywiście wysokimi opłatami za parkowanie. No, po pierwsze, szkoła rowerowa w szkołach, jak dzieci mają 8 lat, to już jest prawie wszędzie obowiązkowe. I niestety jest ciągle dzieci, którzy w tym wieku jeszcze nie potrafią jechać rowerem. Ja miałem osobiście doświadczenie, byłem z moimi dziećmi w Nowym Jorku przez parę lat i tam oczywiście jechaliśmy też rowerem w Central Park.
I mój najlepszy przyjaciel mojego syna, który miał wtedy 12 lat, chciał z nami przyjść na ścieżkę rowerową, ale jeszcze nie potrafił jechać na rowerze, więc uczyliśmy mu i to wcale nie jest łatwo, bo jak się ma 12 lat, jest o wiele trudniej uczyć się jechać na rowerze niż jak się to uczy, jak się ma 6, 7, 8 lat. Więc to jest po pierwsze. W szkołach, nawet w przedszkole, to już jest bardzo ważny temat i oczywiście parki drogowe, o którym pani ambasador Finaldi wspominała, to też jest obowiązkowe. Jeszcze raz, jak dzieci mają 11 lat, drugi raz, żeby uczyć się wszystkie te znaki drogowe i tak dalej. Druga rzecz, która myślę, że jest ciekawa, że wszystkie regiony mają taki specjalny program, żeby popierać rowery transportowe. Bo też chcemy oczywiście ten transport miejski przekładać od kamionów do rowerów. I każdy, który kupuje taki rower transportowy, dostaje 1000 euro. To jest nieźle, bo nie wiem, ile kosztuje, może 2000. Ale jest bardzo dużo firm już młodych ludzi, którzy teraz oferują transport takim rowerem. I jest po prostu mnóstwo pomysłów, też tak jak ta konferencja dzisiejsza, żeby popularyzować i dlatego to myślę, że idzie w dobrym kierunku. Jak wygląda to przekonywanie nieprzekonanych, pan ambasador, w Kolumbii pan ambasador mówił o tych zakazach dla używania samochodu codziennie. Jak jeszcze się przekonuje tych, którzy wciąż wolą zapłacić za parkowanie, byleby tylko podjechać gdzieś samochodem? Yes, apart from the ban of the cars, it's getting also more expensive to use the car, not only because of the parking, but the taxation is increasing all the time. So you are paying more every time and be able to use less your car. We have built also only in Bogota recently 600 kilometers of lines for cycles, for bicycles. And again, it's showing that it is better actually to use the cycle, the bicycle, than to use the car. Some people find that maybe they get faster to their work or to the place they want to go, and it's also more fun. And yes, there is also campaigns. I find that Bogota is part of the C40 Cities group, also with Warsaw, that incentivates strongly the use of bicycles for traffic and for environmental purposes. Bardzo dziękuję. Jak w Estonii przekonać tych, którzy wciąż wolą samochód niż rower? Well, I mentioned previously this cargo bike initiative, and the other one, I also agree with the ambassador here that it's very important to concentrate on youth at the first step, because if they gain the habit from the young age, then they keep it lifelongly. So in Tallinn, for example, we have also this system to passing the, we call it cycling test, but to learn the rules, how to behave in the traffic and how to get safely from one place to other. And in Tallinn, the local government has introduced this incentive that if you pass this exam, your family is able to apply for a subsidy to buy a bike. So it's 100 euros of compensation, and it has been quite popular initiatives also to encourage young children to pass this test, and then to have a daily basis commuting to the school. W Holandii
jest z jednej strony kwestia infrastruktury, ale z drugiej strony też przykład idący z góry. Wszystkich rowerzystów w Polsce zawsze fascynują na przykład premierzy, którzy jadą do swojego urzędu na rowerze, nie limuzyną, tylko właśnie na rowerze. Yeah, that's a sort of internationally well-known image that our prime minister is going on his bike to the chancellery, and it is so what the ambassador of Finland also said, and echoed by my other panelists here. It is also about culture, and it's also about getting it into your system at a very young age, and of course mentioned was also regulation and taxation. That is really getting heavier and heavier for car owners. And what really is interesting now to keep at that level as we have it now in the Netherlands is also to invest in those, not only car owners, but also those who can't afford bikes, for example, because now you have the cost aspect. We have about 200,000 children from poor families because bikes are getting more and more expensive. So how do you get, so there's finance from the central government to make sure that also that group at a very young age can afford a bike. So that's also one thing. My ministry, for example, and I think it's the whole government, central government, promotes the idea of a company bike. So I get some stimulus, some subsidy for buying a bike or even a mileage allowance, like for cars. If I travel from my home in The Hague, not here, of course, to the ministry, I get a mileage allowance for on the bike. So that is really making it more and more, aside from what we mentioned and concluded here earlier, is that the traffic, simply congestion and the crowded public transport drives us all to alternatives. And then the final thing I would like to mention, because it is about infrastructure and infrastructure. So you need, for example, at train stations, you need big bike parks. So we have the largest in Utrecht, 12,500 bikes there. It's amazing. It's a reason to visit Utrecht on itself. Just go there and watch it. It's mind-boggling. And then we have in Rotterdam a new one. It's 5.2. So 5,200 capacity. Yeah, and that really, really helps. So that would, one final comment is the car sharing facilities. That is maybe in addition to what was already mentioned, that is now taking off in the Netherlands as well. So make it the private sector offering car sharing services so that you don't need to own a car, so that you can only use it to go to the other province or to go to Poland for a touristic visit. How do you find your bike when there is thousands of bikes in front of the train station? Very, very good point, actually. So they have marked it very well, but sometimes before these big bike parks, everyone just dumped them. And I had a couple of times that I couldn't find my bike anymore. I had to actually buy a new one because I couldn't find it anymore. That's ridiculous, right? And now you have these Bluetooth tiles that you put under your saddle, and I just do it with an app. So I was like, where is beep, bleep, 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 I got like that. So, yeah. Zaraz będę prosił Państwa o głos, ale nim Państwa poproszę o pytania do naszych dyplomatów. I jeszcze chciałem na końcu poprosić o jedną rzecz, a mianowicie, czy mają Państwo jakieś pomysły albo specjalne doświadczenia z Państwa krajów, które mogą być właśnie takimi, nie wiem, ciekawostkami dotyczącymi rowerów? Bo z jednej strony mamy kwestię innowacji. Właśnie mówiliśmy o rowerach cargo. Z drugiej strony mamy kwestię bezpieczeństwa, która jest coraz ważniejsza. Są coraz lepsze kaski rowerowe, coraz większe bezpieczeństwo. Zafascynowało mnie w Finlandii
kolce na rowerowe opony w zimie, żeby się nie ślizgać. Pan ambasador mówił o zmianach przepisów, prawda? W Polsce mieliśmy rok temu dyskusję, ponieważ po zmianie przepisów nie do końca było jasne, czy rowerzysta na przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo, czy samochód, bo pieszy ma pierwszeństwo, ale z rowerzystą jest sytuacja bardziej skomplikowana, zależy, czy samochód jedzie, czy skręca i tak dalej. Więc chciałem zapytać o takie właśnie drobne z pozoru rzeczy, które mogą zmienić to wszystko, które są w Państwa krajach. No już Pani ambasador podpowiedziałem, czyli te kolce zimowe, rowerowe, ale może coś jeszcze innego. Właśnie te kolce zimowe są, zimą są bardzo ważne, ale ja na przykład mam drugie opony do mojego roweru w Finlandii, żeby zimą jeździć na tych kolcach. I to jest coraz popularniejsze w Finlandii. I właśnie czytałam takie badanie, widziałam, że wśród tych ludzi, którzy jeżdżą na rowerze do pracy, to 50% jeździ przez cały rok. I jeszcze więcej w każdą pogodę, bo tak jak mówię, nie można liczyć na to. Ale mi się bardzo podoba w Finlandii, teraz jest, mamy takie rowery w ofisie. Na przykład w ministerstwie to mamy rowery, że jak jestem już tam w pracy i muszę gdzieś tam jechać do miasta na spotkanie, to mogę wsiąść rower. I to jest naprawdę bardzo fajnie, bo ten swój rower to wolę zostawiać tam dobrze, w dobrym miejscu, żeby nikt nie ukradł, miejsce pracy to ponosi właśnie odpowiedzialność za ten rower, ale to jest naprawdę super. Super i tutaj właśnie w ambasadzie myślimy, że będziemy teraz też do ambasady kupić kilka rowerów takich, że można tam w czasie pracy ich używać. Właśnie pani powiedziała o tych rowerach służbowych. No, oczywiście jest cała masa rozwiązań rowerów elektrycznych, ale też słyszałem o firmach, korporacjach w Warszawie, które płacą pracownikom 5 zł za przyjazd na rowerze do pracy, żeby ich do tego zachęcić. Więc właśnie jak w Państwa, czy jakieś przychodzą Państwa do głowy, Państwu do głowy jakieś ciekawe metody zachęcania albo ciekawe rozwiązania? Po pierwsze, my też mamy rowerowy serwisowy w austriackim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale też w innych ministerstwach. Ja teraz w ogóle chcę kupić taki rower do ambasady, bo na razie ciągle i codziennie używam swój prywatny i też czuję się lepiej, jak używam służbowy. I nie mój, który już mam od 30 lat i do którego mam bardzo silne emocjonalne związki. Więc to po pierwsze. Ale po drugie, co chciałem powiedzieć, jest to, że teraz w jednym wszędzie są takie warsztaty rowerowe, na wiosnę, żeby ludziom po prostu naprawić te rowery. Bo to też jest taki ważny moment po zimie, jak ludzie wyciągają te rowery, a tam, nie wiem, hamulec nie funkcjonuje, albo światło, albo coś. I to jest, to przez parę tygodni nic nie kosztuje, więc można tam dojść. A oni naprawiają to na plein air. Znaczy to jest przed szkołą, przed stacją. I to też jest taki pozytywne zachęcanie, żeby te rowery po prostu używać i żeby nie stali tam w piwnicy. Ciekawostki albo innowacje w Kolumbii? Yes, in general infrastructure is very important, not only cycle routes and all that, but for example today you are going to rent or to buy an apartment in any city in Colombia. It's a plus. It's very important that the building you are going to buy has a generous space for parking your cycle, and not having to take your cycle inside your apartment, things like that. You know, that is and actually today people when the people are going to buy or to rent, they look for it even if they don't use the bicycle every day. That's an important let's say issue matter to look for. Of course, the cultural, is important. I think, in general, Colombians like cycling. We like it. It's something we enjoy. But it's important to make it more and more attractive and make it easier every time. Gdy byłem kilka lat temu w Tallinie i
miałem możliwość spotkania osobę, którą pani wspomniała, czyli, bo to bracia założyli firmę Bolt, prawda? Ich pomysłem, no, ponieważ Estonia składa się z dwóch słów e-Estonia, czyli elektroniczne państwo, był pomysł na zrobienie aplikacji, który przy wyjściu z domu mówił: teraz podjedziesz rowerem, przesiądź się z roweru do autobusu, przejedź kawałek autobusem, potem jest teren zamknięty, więc weź elektryczną hulajnogę i tam podjedź do kolejnego punktu, a potem weź pociąg podmiejski. Okazuje się, że nawet aplikacje są w stanie zaprojektować nasze myślenie o tym właśnie, żeby samochód został w domu, ale żeby użyć tych różnych środków transportu, a gdy jest to scyfryzowane, to znacznie łatwiej jest to zaplanować. Czy jeszcze jakieś technologiczne ciekawostki z Estonii pani nam może opowiedzieć? Well, yeah. I mean, what I wanted to say, I think this mindset of Estonians really changed a couple of years ago. During the pandemic and after the pandemic, people were a little bit more reluctant to use the public transport, and they got used to bikes on daily basis. And now I think it's going on, and there are more and more of demand from the politicians and the local governments as well to come up with a solution, also a technical solution. And we have coalition negotiation going on in Estonia at the moment, and one big part of it is actually the mobility issue, to look at comprehensively, as you mentioned, with some app, to go from one point to another, using different means of transport, from bike to train. And this is something that we haven't done yet in Estonia, but I think the demand really much is there now, and there will be many changes in a couple of next years. Bardzo dziękuję. A jakieś ciekawostkowe rozwiązania z Holandii? Well, one solution for Warsaw would be to build more bike lanes. That would really be a great innovation. And sometimes it's quite innovative because you ride on a bike lane and then suddenly in the middle of the road it stops. Mm-hmm. And I'm like, well, where should I go now? I actually slow down, take it to the sidewalk and then start walking there. But so those kinds of, but joking aside, I mean, it is important. But if I think about innovations, I would say electrification of bikes. I think that's really taking off very, very, so that's basically already picked up by the private sector. Another thing, and that is just, it shocked my mind, was in the Netherlands you have these crossroads of bike lanes, and at Amsterdam Central Station they innovated by taking away the traffic lights. And everyone was like, what are you doing? You know, it's one of the busiest points in Amsterdam for bikes, and they took away the traffic lights. What happened? Everyone was so focused on, oh, this crossroad is coming. You know, I need to be very, very, very careful here. So it actually brought down the number of accidents on that crossroad because everyone took it on their own responsibility to be, you know, very vigilant about what's going on and who's going there. It was pedestrians, it was bikers, and everyone goes there, and it works. So that's an innovation that just, I don't know why it works, but it works. Bardzo dziękuję. Przypomniała mi się jeszcze jedna innowacja w jednym, żeby nie robić reklamy, w jednym z warszawskich centrów handlowych, tych nowoczesnych, można za pomocą aplikacji wsadzić rower do windy, winda go chowa, wstawia na półkę, a potem się go aplikacją wywołuje i on po kilkudziesięciu sekundach wyjeżdża taką specjalną windą. Także na poszukiwanie własnego roweru dobra metoda. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Widzę tam głos z tyłu. Czy możemy mikrofon podać panu w koszuli kraciastej? Prosiłbym o przedstawianie się i o krótkie postawienie pytania albo komentarz. Witek Smolik, Warszawska Masa Krytyczna. Pytanie mam do naszych panelistów. Jak w państwa krajach media przedstawiają rower? Krótka informacja. W Polsce media są prosamochodowe,
co najmniej neutralne lub antyrowerowe. No i moje pytanie jest takie, jak w Państwa krajach media przedstawiają rower, rowerzystów, ich zachowania, ponieważ mam wrażenie, że w Polsce rewolucja rowerowa nie odniesie swojego efektu, kiedy media będą przeciw. Dziękuję. Bardzo dziękuję za pytanie. Czy ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć? No, ja mogę powiedzieć, że w Finlandii nie ma medii, który miałby coś przeciwko rowerzystów czy rowerów, tylko że u nas idzie bardzo ostra dyskusja o tych hulajnogach elektrycznych i jak ich porządkować i też denerwują mnie strasznie. Dziękuję. Bardzo proszę. Yeah, thank you very much for raising that point. Because I wanted to say that in the Netherlands it's also illegal, not only media and public perception, but also lawyers and judges picked up on this. And actually, when you have an accident, a traffic accident in the Netherlands involving a biker, the biker has per definition an advantage over the car owner. So the jurisprudence actually developed over the years. So, and that's really something that I don't know if I notice it here in Warsaw, but the car owners, including myself sometimes, by the way, feel that they own the road, right? And like, what are you doing there? Whereas if you have the legal or also media perception that it's in balance, like they're both rightful owners of the roads, then it's really making that big of a difference. In the Netherlands also you have now roads that actually are colored red, and they're wide roads, and the car is the guest on that road. So it says, if in the very beginning, there's a new traffic sign, and it says, a car owner, you are a guest. So then there are bikes going, and you have to wait very slowly with your car to wait until the bikers are gone. So that's also talking about innovation. But in the media, it's really, since biking is so popular, it's really favoring a bit towards the bikers. But there is, we have a liberal government now, or central liberal government, and that's the VVD, and they call the Vroom Vroom Party. And the Vroom Vroom Party is because they really support car owners because of the, let's say, small, medium-sized enterprises. So Mark Rutte is from the Vroom Vroom Party, and he protects, and he wants to bring down the long traffic queues, etc., by building more roads. But you see that there's a tipping point coming, that it's no longer about decreasing long traffic lines and queues, because it's simply not possible to build any more roads in the Netherlands. I don't know if you've ever seen a map of the Netherlands compared to other countries. It's insane. It's so well connected. You can't build any more roads. So there's natural boundaries to which we are now also with the nitrogen crisis that we face, basically saying that you can't build houses or roads anymore without destroying nature. So the judge there, the highest judge, has said, stop building. Well, that does something with the media as well. Eh? So that is the state of affairs in the Netherlands now. Professor Stadler, bardzo proszę. Hasło hulajnoga. Też mieliśmy wielki spór w Austrii, no nie wiem, 5 lat temu, jak nagle wszędzie były te hulajnogi jak choroba. I decyzja po 2 lat kłótni była jasna, hulajnoga na ulicach, ale nie na chodnikach. To jest już rozwiązana sprawa. Druga sprawa, nowe drogi. Burmistrz Wiedeński chce budować jedną ostatnią nową drogę. I to już jest projekt, który ma 5 lat. Jest taki opór przeciw tej jednej nowej drogi, że to na pewno będzie ostatnie, bo on już nie chce przeżywać całą tą dyskusję na kolejną nową drogę. To tyle. Ktoś z Państwa? Pan ambasador. Thank you. Yes, very, 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 very short. The media in Colombia favors the cycle. I mean, in general, it's popular to support cycling routes and everything. Not necessarily the car drivers. Most car drivers probably still need a lot of
educational matters for to accept that the cyclists, you know, can also use the roads. Now we in Colombia also find the other side. No, having the cycle route, maybe you find a lot of cycles in the car, you know, line. So it's kind of you have to educate both. Thank you. Well, Estonia, I think it's a little bit similar as it here in Poland. Although the shift is there, and a couple of years has been there. The mindset, in a way, but Estonia per capita, we have 1 million cars, so approximately one car per people. So this is the segment of the society that you can't really neglect, and the changes are not coming overnight. But I would say the will is there. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan ambasador. Nie, właśnie to chciałem też potwierdzić, bo mówimy tutaj o rewolucji rowerowej. Ja myślę, że tak naprawdę to jest ewolucja, bardzo długo trwająca. I jeszcze zwracając do pana z tym pytaniem, jak są media. Oczywiście jeszcze w austriackich dziennikach raz w tygodniu jest taki wkład o samochodach, a większość mediów już to zmieniło na wkład o mobilności. Więc to, co 10 lat temu było tylko o samochodach, o tych najnowszych, to już teraz jest o innych środków też mobilności. Oczywiście wielki temat jest elektromobilności. Ale więc tu też panuje taka ewolucja, powiedziałbym. Bardzo dziękuję. Dziękuję też panu za to pytanie. Organizując taki szczyt, chcemy pokazać, że nie wszystkie media są przeciwko rowerom i gwarantuję, że to nie jest tylko bike washing. Tu mieliśmy pytanie od młodego człowieka, więc byśmy poprosili o mikrofon. Jest już, tak? Tak. Bardzo proszę. Bo u nas w szkole, w sensie w Warszawie, w szkołach są zajęcia, jak jeździć na rowerze, w sensie uczenia rowerze, jak jeździć na rowerze. I czy u was, w waszych krajach, w szkołach też tak jest? Bardzo dziękuję za pytanie. Dziękuję, tak, bardzo, bardzo ważne pytanie. Myślę, że u nas w Finlandii powiedziałabym, że takiej o technicznej jazdy rowerze w szkole już nie ma, bo dzieci przeważnie umieją wszyscy jeździć na rowerze. Ale jest na zajęciach bardzo dużo się rozmawia o bezpieczeństwie, o tych regułach i znakach drogowych i takich rzeczy. Ale to jest bardzo ważny temat dla młodzieży. Tak samo większość dzieci chyba w twoim wieku już potrafi jechać z rowerami, ale ci, którzy nie potrafią, uczą się, jak mają 7 albo 8 lat w szkołach. I potem jeszcze raz, parę lat później, jest taka edukacja drogowa. Państwo? It's the same, yes. We don't have lessons at school, but I think most children at some age, they like to ride a bike, so they learn it very quickly, by the way. In Estonia, the same, but sometimes the kindergartens are organizing sort of special events or courses for the young bikers. Thank you for the question. I think in the Netherlands, the primary schools, they all do traffic diplomas, and that's obligatory. It's you have to do it. And then part of that is also on bikes. And then some schools do extra for biking. And actually, they bring Dutch specialists, a lot of experience in the Netherlands with that kind of thing. They come to Poland, and they also work together with Polish schools to share their experiences and to also teach how to deal with cycling and how to do that safely. So my answer is yes. Jeszcze raz Austria. Ja chciałem tylko nawiązać jeden wątek do tego, co mój kolega ambasador Kolumbii powiedział, jak była ta transformacja od koni i osłów na rower.
Więc po niemiecku rower się nazywa Drahtesel i to jest bardzo popularne. I Drahtesel to się tłumaczy na osioł metaliczny. Tak, bardzo proszę o pytanie. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo u nas w szkole to trzeba mieć kartę rowerową, bo inaczej, bo jeżeli jej nie ma, to nie można jeździć samemu na rowerze, trzeba pod opieką rodzica. Tak, to jest pytanie o kartę rowerową. Pan mówił o tym traffic diploma. Jak to jest w Państwa krajach? Czy można jeździć samemu, czy trzeba mieć jakieś uprawnienie, że będąc dzieckiem? Bo u nas bez karty rowerowej można jechać tylko chodnikiem, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Pod opieką rodzica, okej. U nas nie trzeba mieć tej karty, przynajmniej nie do tej pory, ale Finlandia jest krajem, gdzie nie jest tak dużo ludzi, także może to powoduje z tego. A u nas dzieci do 12 lat mogą jeździć na chodnikach. O ile pamiętam, do 10 lat, jak dziecko chce sam jechać rowerem, to potrzebujesz tą kartę rowerową, a ponad 10 lat już możesz sam wszędzie jechać, jak chcesz. Czy w Kolumbii są jakieś? Nie ma. No, you don't need to write, you know, a special permit, but it would be a good idea probably to actually instruct and to give this instruction for to learn how to bike and also to certificate the ability to do it. In Estonia, this cycling card is not obligatory, but it's advisable to pass the test. And if you pass this cycling test, then you get this card also, but it's not obligatory. It's in the Netherlands. It's not, let's say, obligatory, mandatory to have that card. But I have to tell one funny story. It is about my son's going to school. Because I would be in favor of it, actually, to have it as a mandatory, because it's getting more and more crowded. For electric bikes, by the way, you do have to have a diploma and to have a card of registration. You have to have a helmet. You have to actually do a test. So that's for electric bikes, high speed, because that is really a safety issue. But once my two boys went to school and I took them to school every morning, and at one stage, I was thinking, okay, you need to do it yourself, right? Be independent. So I followed that, and I was a bit worried because it's quite dangerous sometimes, of course. So they went alone, but secretly, I followed them from 150 meters. I was like, seeing if they... And again, I come back to my point of, if you give people independence or responsibility, they act very responsibly. So what happened actually was they were ultra careful. So they were stopping and there were two brothers, they were always fighting. They were not fighting because they knew that they had to be very, very careful. So that is about diplomas, yes, but in the end it is about education and making children responsible. By the way, there were 8 and 10 and I sent them right through the city center of The Hague alone. So that for some reason, some parents, they were like, what are you doing? But it went very well. So that would be mine. Też takie doświadczenie ostatnio, jak moje dziecko 7-letnie, powiedziałem, że może wrócić samo ze szkoły na rowerze, byleby miało kask, to duma, takie poczucie dumy i szczęścia, że kolejny etap udało się osiągnąć, to było bardzo ważne. Mamy kilka pytań i mam propozycję taką. Zbierzmy te pytania, a potem na końcu poproszę Państwa o odpowiedź, ponieważ widzę, że mamy chyba 6 pytań i 6 minut. Najpierw bym prosił pytań. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o popularność roweru typu tandem w Waszych krajach. Bardzo proszę, tutaj było pytanie. Tutaj do Pana mikrofon. Łukasz Cajfel, ja chciałem się zapytać, czy w waszych krajach auto też ma, jak w Polsce, czy miało status bóstwa? Bo wyznacza ono, auto wyznacza status społeczny w Polsce. Czy była taka sama sytuacja? Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Marek Smyk, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Tutaj kolega wspominał o mediach, że one nie do końca w Polsce prezentują zbyt dobrze rower i są prosamochodowe. Mam pytanie, czy w Państwa krajach są jakieś istotne
siły polityczne, które są bardziej prosamochodowe i antyrowerowe i czy ich jakby działalność może być jakimś zagrożeniem jednak do tej ewolucji prorowerowej i proklimatycznej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze tam pani się zgłaszała. Sylwia Skuta, województwo świętokrzyskie, Urząd Marszałkowski. Ja mam takie pytanie. My tutaj jesteśmy w ramach takiego zespołu mobilności rowerowej krajowego i mamy taki problem. Na szczeblu jakby krajowym cały czas w Polsce brakuje takiej ujednoliconej polityki rowerowej. Domniemam, że u państwa w państwach takie polityki rowerowe są. I czy istnieje jakiś centralny fundusz, który dysponowałby środkami finansowymi na realizację tej polityki rowerowej, czyli na przykład na budowę tras o zasięgu, nie wiem, krajowym czy międzynarodowym, czy jednak spoczywa to bardziej na barkach samorządów? Dziękuję bardzo. Tutaj pan i potem obok tam też. Dzień dobry, Karol Koneczny, Rajdy dla Frajdy. To ja tak troszeczkę właśnie jeszcze tak jak pani. Pierwsza rzecz chciałem zapytać. Jeździcie na rowerach w Polsce. Co wam się w Polsce jeżdżąc na rowerze podoba? Albo czego wam brakuje, jak jeździcie w Polsce w porównaniu do tego, jak macie u siebie w kraju? Co byłoby taką pierwszą potrzebą, co chcielibyście wprowadzić, bo wam tego brakuje? I to, co właśnie pani zapytała odnośnie tras regionalnych czy wręcz krajowych tras rowerowych. Czy jeździcie, będąc w Polsce, rowerami rekreacyjnie, turystycznie, weekendy na przykład. Dziękuję. Pan, bardzo proszę. I jeszcze potem jeden głos tam pani z tyłu i już będziemy musieli niestety kończyć. W kuluarach zapraszam potem na pytanie. Patryk Bernardelli, Warszawskie Forum Samorządowe. Ja chciałem nawiązać na początku do tego, co pan mówił o pracodawcy. Mój nie płaci 5 zł, ale mamy coś takiego podobnego do rowerowego Maja, że też mamy wyzwanie i ten, kto najwięcej przejeździ, dostaje jakąś nagrodę. A moje pytanie jest o jakość dyskusji takiej szeroko rozumianej, publicznej, też na temat rowerów. I czy u państwa też jest tak trochę jak u nas, że tak naprawdę nie ma dnia, żeby, nie wiem, w mediach społecznościowych rowerzyści samochodziarze, nie wiem jak to nazwać, się nawzajem nie wyzywali. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Sam często widzę te dyskusje. Bardzo proszę. Dzień dobry, Katarzyna Reszczyk-Król. Ja mam takie pytanie dotyczące dróg szkolnych. W Polsce teraz trwa taka dyskusja o trochę zmniejszeniu ruchu drogowego na takich drogach dojazdowych do szkół, dlatego że dużym problemem jest dowożenie dzieci samochodami, więc tworzą się takie korki, wręcz takie kiss and ride trochę. I pytanie jest, czy w państwa krajach jakoś rozwiązano ten problem, czy w ogóle był problem dowożenia dzieci samochodami, czy uspokojano ruch na takich, powiedzmy, szkolnych drogach rowerowych i też czy taka jakaś idea, na przykład wiem, że w krajach, na przykład w Hiszpanii jest coś jak bici bus, czyli wspólne jeżdżenie do szkoły, na przykład z nauczycielem, żeby dzieci też jakby się wprawiały w tym. Czy u państwa są takie rozwiązania? Dziękuję. Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Ja szybciutko powtórzę. Przepraszam bardzo, jeszcze ja się zgłosiłem, może jeśli mogę. Jarosław Nowicki. Ale ja prowadzę. Przepraszam, ale pan mnie zauważył. W kuluarach, dobrze? Bo tutaj też było parę głosów, których już czas nam się kojarzy. Bardzo przepraszam. Pytanie było o tandemy. Pytanie było o politykę państwową, o to, czy są partie przeciwko rowerowe. Rozumiem, że w Holandii są brum-brum partii. Mamy o centralne fundusze budujące drogę. Co się państwu podoba? Czy korzystacie państwo z rowerów również rekreacyjnie? Czy w mediach społecznościowych zwolennicy rowerów też kłócą się z kierowcami samochodowymi? I jakie są rozwiązania, żeby zmniejszyć ruch ten samochodowy przy szkołach? Dziękuję. Ja to staram się szybko. Ten tandem był łatwy, bo widzę, że czasami te rowery tandem, ale bardzo rzadko, także chyba nie jest bardzo popularne. Dobra, staram się coś mówić. To, co jest, było ciekawe, kto się kłóci z rowerzystami, a u nas zimą mamy bardzo powszechny network, szlaki na bieganie do biegania na nartach, ale też mamy bardzo dużo rowerzystów, którzy lubią w lasach jeździć i też zimą i z tymi grubymi oponami. Także mi się wydaje, że więcej niż teraz samochodzistami to kłócą się rowerzyści jeżdżący na trasach dla nart i to jest naprawdę okropne, bo na narty to tak mało można biegać, to trzeba szanować to.
Tak jak mówiłam, w Finlandii nie wożymy dzieci do szkoły, także to nie jest bardzo duży problem w tym sensie. I co tam jeszcze było? Może. Jak, czy są korki przed szkołami? No właśnie, to nie ma za dużo tego, bo... Co się Państwu podobało w Polsce, a czego Pani brakowało? A, no w Polsce muszę powiedzieć, no bo byłam tutaj już wcześniej i bardzo tutaj rozwijało się ten sieć ścieżek rowerowych i to jest bardzo fajnie, tylko te niektóre problemy też kończą się nagle i nie wiadomo dokąd iść, ale widzę, że tutaj coraz więcej jest rowerzystów i ta infrastruktura się poprawia. Nie jestem przekonana, że macie tą infrastrukturę w ofisach, tak jak mówiłam, że trzeba ten prysznic, a w Finlandii na przykład u nas teraz w ministerstwie niedawno zrobili remont i u nas teraz koło prysznicza jest sauna, która jest otwarta cały dzień, także to jest bardzo dobrze. Ktoś jeszcze pracuje, czy wszyscy siedzą w saunie? No, oczywiście. Tam też można myśleć i nawet spotkanie zorganizować, jak się chce. Aha, i jeszcze to, że właśnie ta polityka klimatyczna dla naszego rządu była jakby priorytetem numer jeden. U nas teraz wybory będą za 2 tygodnie. Zobaczymy, co będzie myślał następny rząd. I przez to właśnie wszystkie rozwiązania, które możemy, z którymi możemy pomagać przyrody i klimatu, to są bardzo ważne i w tym, że jazda na rowerach. Dziękuję. Panie ambasadorze. Najpierw to polityka społeczna. Nasza skrajna prawica jest propaleniowa, prorosyjska, prosamochodowa i antycovidowa, a jest na marginesie społeczeństwa, całe szczęście. Po drugie, tandemy bardzo mało i ja od samego początku mojego bycia rowerzysta chciałbym kupić sobie jeden, ale nigdy nie miałem jeszcze partnera albo dzieci, które chcieli ze mną jechać na tandem, więc to jest chyba ten problem. Trzeci punkt. Dzieci się nie wozi, to nie jest mile widziane, dzieci wozić samochodem do szkół i coraz mniej jest możliwość w ogóle dojechania do szkół samochodem, więc trzeba, nawet jak się przywozi, to jakieś 100 metrów przed tym trzeba wysiadać i chodzić na piechotę, to też jest dobrze, też za dużo wypadków. I co bym wolał w Warszawie, ja chętnie jadę rowerem, oczywiście chciałbym więcej ścieżek rowerowych i mniej samochodów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kolumbia. Just a couple of comments. First, it would be very unpopular in Colombia for any political party to talk against cycling or try to put, let's say, car drivers over the cycling people. So probably some parties will talk strongly to promote cycling than others, but publicly at least all parties support cycling. Clashes, yes, there is always clashes because car drivers feel that cyclists are taking the roads that somehow they own. But I guess it will be getting better and better. And always there is a space to improve here and there, the lines, the more infrastructure. But I am sure to cycle around Warsaw is very enjoyable. I agree. I also found the cycling here in Poland rather pleasant. I've tried here in Warsaw, of course, but also in Bydgoszcz, for example, or Poznan. And a year ago, my little brother proved that it's doable also outside of the big cities because he took a bike from Tartu, South Estonia, here to Warsaw to visit me. It took him 9 days, but it was totally doable. So I also comment the side roads here in Poland. I think it is a little bit issue here, the traffic jams in front of the schools. I also encourage my son to take bike as often as possible.
But here, the traffic jams during the rush hours in front of schools, this is something to deal with, I think. Because in Estonia, they tend to, if they're not using the bike, the children tend to use the public transport. So this is one of the options. About the tandem bikes, it would be rather exclusive in Estonia, so I haven't noticed them a lot. Bardzo dziękuję. I na końcu odpowiedzi z Holandii. Well, in fact, my son has a girlfriend, and they decided, she thought that he was going too fast on the bike, and he thought she was going too slow on the bike when they made the tours. So they bought a tandem. So that problem no longer exists. But the tandem, no, quite the contrary. You have a lot of these cargo bikes full of children. Yes. And so that's more than a tandem, I guess. And that also answers the last question, basically, about traffic jams, because now we don't have traffic jams with cars, but with cargo bikes. And they have to think about solutions to get all the cargo bikes in the schoolyard, because it's too crowded. So that is... On policies, I can recommend you to also to go to the website of the Dutch government. They have quite an extensive English website or information about the rules, but also the subsidy programs. Because I think there's for this cabinet period, there's about like 300-400 million euros. So that's really a lot for investing in infrastructure and also fiscal stimulus, and that is being partly delegated to the provinces. That's right, and to the cities. So that would, I think, answer your question. And there's a Dutch cycling embassy that could also help you if you're looking for that to advise you on policies which work in the Netherlands. Of course, there's a lot of things to be improved also in the Netherlands, but I think that's at least sharing our experiences with other countries. So that's it. I ostatni głos jeszcze poprosiła pani ambasador Finlandii. To trochę poza rowerowaniem, ale do polityki klimatycznej naszego rządu należy też też nie zachęcają, to znaczy zachęcają ludzi, żeby mniej jedli mięsa i też w Finlandii sprzedaje się chleb, który ma mąkę z świercików i to jest całkiem dobre. A to już jest temat na zupełnie osobną dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję. Przypomnę, drogim Państwu, naszymi gośćmi była pani Päivi Leine, ambasador Finlandii w Polsce. Pan Andreas Stadler, ambasador Finlandii w Polsce. Pan Asad Josep Jaterpena, ambasador Republiki Kolumbii. Pani Marit Max, zastępca szefa misji ambasada Estonii. I pan San Kasjahe, szef działu ekonomicznego ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce. Dziękuję Państwu bardzo.